Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Gramy w Spiritfarera. Ponownie sam, niestety jeszcze nie udało się ogarnąć sposobu na to, żeby siostry było słychać. Tak więc dzisiejszy odcinek będzie krótszy, od razu informuję z tego powodu. Na wstępie chciałem wam pokazać, jak okropny jest ten cały cynk do obróbki. Patrzcie, jak mało to mu podnosi, a gdzie musi być. Po prostu jeden delikatny błąd czy zagapienie już po wszystkim. No, na całe szczęście w miarę szybko się robi, ale no, powiem szczerze, nie lubię cynku. Akurat muszę i tak 10 sztabek jego zrobić, żeby osiągnąć dostęp do wszystkich schematów. Więc no, niestety, nie najlepsza sytuacja dla mnie. No i ogólnie dzisiaj właśnie chciałbym ulepszyć stację do schematów. Przy okazji może jeszcze trochę też zainteresować się zrobieniem tego Surf and Turf, czy jak to się nazywało. Jak już to wszystko będzie gotowe, to może jeszcze coś się ogarnie, ale mówię, dzisiejszy odcinek chciałbym, żeby oscylował w granicy 20 parę minut max, a nie standardowo 30 minimum. Zresztą w sumie ponoć mam 30 max, ale często oscyluję w 30 minimum, patrząc na to, jak to wychodzi. Dobra, mniejsza z tym. I tak. Cynk se srunie, oczywiście tutaj leci bardziej niż srunie. Spada. Dziękuję bardzo. Coś jeszcze potrzebne? Czy mamy wszystko? Nie, dobra, jest wszystko. W takim wypadku tylko teraz spać i ogólnie spotkamy się u Alberta. Bo tak czy siak musimy tam płynąć właśnie teraz, kupić przepis na nowe schematy. Potem spotkamy się oczywiście znowu w miejscu, gdzie można kupić mięso. Surf and Turf dam do gotowania. Jak się ugotuje, damy temu od drewna i na bazie tego potem wykonamy zadanie dla Gustawa. No to do zobaczenia za chwilę. Dobra. Nie jesteśmy u Alberta. I zajmijmy się teraz oczywiście ulepszeniem. Przy okazji może zobaczyć, co jest potrzebne, jakieś jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy. Dobra, o co się gada? Jesteś głodna? Znam wspaniałe miejsce, w którym można nieźle zjeść. Co? Nazywa się... deser? Albo pustynia, nie jestem pewien. Ale chyba... nie wiem. Aha. A dobra, czyli chodziło o pustynię jako taką. Jest naprawdę znane ze swojego piasku, który na pewno ci się spodoba. Aha, czy to miał być suchar po prostu, ale dobra, mniejsza z tym. Ulepszenie. 16 tysięcy. Nawet tyle nie posiadam, mam tylko 6. A tutaj co jeszcze było potrzebne? Jakieś kosmiczne kamienie, których nie posiadam. Dobra, mniejsza z tym. Piwnica, kuźnia i... coś dla kruków? Okej, okay, nie wiem co, ale zobaczymy, szczerze. Ej, może to będzie coś bardzo fajnego. Ale zanim to, co właśnie przepisy. Do tego potrzebuję protokół zakupu. A, nie krau, kau, okej, okay, czyli protokół na krowy. Tutaj potrzebuję silica powder, comet powder, pulsar, ingot i ash plank. Czyli wszystko, co mogę zdobyć prawie, poza cosmic powderem. I to pozwala robić jakieś rzeczy związane z kowalowaniem, a tutaj kosmiczne jakieś coś i ektoplazma, czyli wszystko, czego nie jestem w stanie ogarnąć. Ale dobra, przy okazji zobaczmy, co wyjdzie z kukurydzy i syropu klonowego. A, płatki śniadaniowe, okej. Okay. Dobra, a żeby nie było właśnie teraz, chciałbym trochę tylko pogotować. W zasadzie różne przepisy, może coś fajnego znajdę. Wiecie, bo też trochę się kończy. Nie to, żeby moi byli głodni, czy coś, ja ich karmię regularnie, no ale jednak. No i dobra, jak mówiłem, widzimy się teraz na zakupach w tym miejscu, w którym był do kupienia beef, czy jakoś tak, czyli tak, czyli wołowina. Potem wszystkim oczywiście będę musiał Surf and Turf przygotować i na koniec może jeszcze pobawimy się właśnie w jakieś tam przygotowania, czy testy kulinarne jakieś wielkie. Przy okazji też przydałoby się trochę zasadzić rośliny i inne rzeczy, ale nie ukrywam, jakoś tak mi się zapomina o tym wszystkim. Więc no, po prostu widzimy się, jak już wszystko będzie ogarnięte. Dobra, krowa coś od nas chce i przy okazji jesteśmy w miejscu, gdzie mieliśmy iść po wołowinę. Mamy dla ciebie kolejne zlecenkę. Musisz... aha. To jedno to naprawienie problemu, który sama zrobiłaś. Dałaś nam dom i w ogóle wszystko jest fajnie i tak dalej, ale jest pusty. Nie ma niczego.
Musisz dodać do niego trochę stylu i w ogóle, no nieważne. No dobra, tak. Mhm. Dobra. Okej. Okay. Czyli po prostu muszę załatwić coś drogiego i głośnego do ich domu. Dobra. Zobaczmy przy okazji, co da się tam zamontować. Okej. Okay. Dobra, czyli już widać, co to będzie. Więc żyrandol z brązu, żelaza i kryształowego szkła. Tutaj znowu, a nie brąz, tu jest brąz, tu jest mosiądz i znowu jakieś tutaj tym razem czyste szkło. A tutaj srebro, silk i znowu czyste szkło. Dobra, czyli oni potrzebują takich rzeczy dosyć prawdopodobnie trudnych do załatwienia, ale damy radę. Wierzę w swoje możliwości. Dobra. Teraz tylko mam nadzieję, że to dobrze trafiłem, żeby kupić ten cały beef, bo już nie jestem pewien. Nie, to musiało być tutaj. W sumie gdzie indziej. Ostatnio chyba nie byłem w żadnych takich bardziej skomplikowanych miejscach niż tu. Potem, że ostatnio właśnie widziałem gdzieś. Tak, jest beef, dobra. Mhm. Kupię trochę różnych rzeczy. I na koniec jeszcze to. Super, mam może jakieś teraz składniki do gotowania bardziej zaawansowanych potraw mięsistych. No i przy okazji mam wszystko na surf and turf. Miejmy nadzieję, że dobrze to wyjdzie, bo jeśli nie, to będzie średniawo. Dobra. Więc lecimy, więc widzimy się w momencie, w którym już będzie to gotowe. W sumie nawet nie wiem, po co to ciągle powtarzam, ale po prostu ugotuję to. Załatwimy sprawę i tyle. Dobra, surf and turf nam się zrobił i jest znowu za ciemno, żeby gdzieś odpłynąć. Super. Dwie porcje. Ciekawe, bo dałbym akurat tylko jeden składnik, taki w sensie po jednej sztuce, wiecie, jedna krewetka, która jest mała i jeden ten cały beef, który też powinien być mały. No to proszę, mamy dwie sztuki. Ale dobra, mniejsza z tym. Zaraz zarzucimy jeszcze jakieś, nie wiem, myślne przepisy, które akurat mi się wytworzyły się w głowie. I miejmy nadzieję, że dojdzie do tego, że będę miał jakieś tam nowe, fajne żarcie. Dobra. Szybciej, Stella, przyciągaj się. Przy okazji jeszcze warto byłoby chyba sprawdzić, co jest potrzebne do zrobienia młynu. Jeśli nie mylę, nie posiadam młyna. Aluminium, serio. Trzeba aluminium, trochę ołkowych desków. Będziemy mieli młyn. No i to już dawno chyba powinienem to zrobić. Dobra. Tak czy jak jeszcze nie pamiętam, ile aluminium. A, nie mam aluminium. Dobra. To tłumaczy, czemu tego nie zrobiłem. W takim razie w przerwie pomiędzy odcinkami się tym zajmę, ale póki co, no, muszę podlać roślinki. Dobra, szybciej. Szkoda, że nie da się przyspieszyć tych animacji. Nie ukrywam, nie jest nic złego w tym i tak dalej. Ale jednak w takich momentach jak teraz, kiedy chcę się skupić na czymś innym, fajnie by było, gdyby te animacje były trochę płynniejsze, szybsze i w ogóle. Dobra. To jesteśmy, w takim razie zobaczę tylko, do czego można użyć cukru. Cukier można połączyć z owocami, ewentualnie z kawą i herbatą, dobra. Cukier z herbatą, pewnie dam słodką herbatę. No, żadna tajemnica. Tak, słodka herbata. No i z kawą też da pewnie kawę. I przy okazji jeszcze z jajkiem można połączyć, to pewnie jakieś ciasto wyjdzie. Więc od razu to wezmę, będę miał na później. Tak, słodka kawa. I no. Teraz tak, cukier z jajkiem. I akurat to jest oczywiste, że wyjdzie jakieś ciasto pewnie. Tylko niestety powoli, bo jednak ciasto zazwyczaj długo zajmuje, żeby się zrobić. A mniejsza z tym, mniejsza z mardzeniem. Płyńmy czym prędzej, żeby zakończyć to wszystko. Drzewo odrosło, czy nie? Zresztą bez różnicy. Czy moje surf and turf jest gotowe? Tak? Co, naprawdę? O, wow. O,
Uff, super, najlepszy dzień świata, coś tego typu. Znaczy, mam na myśli, tak, satysfakcjonujące. Mieć teraz, jeśli chodzi o to twoje małe zlecenie. Mam dobre pomysły, fantastyczne pomysły. Ale dalej nie... Obgadaliśmy mojej zapłaty, czy tam mojego udziału? Teraz, no, to w ogóle nie podlega negocjacji. Aha, potrzebuję 450 tysięcy glimsów i to nie jest cena, to jest cena dla przyjaciół. Aha, dla artysty o moim talencie to by było po prostu... Jezu, brakuje mi słowa. Świętokradztwem? Nie. Herezją. Prosić o coś, o trochę mniej. I w ogóle będziemy zamknięci ponownie, czy tam blisko, znowu, nieważne. Zobaczysz, jak dobrze sobie radzę. Będziesz wiedzieć, że nie jestem jakimś zwykłym leniem. I się zakochać w ogóle. Nie wierzę, że mój plan działa dobrze, chyba że... jeszcze jedna sprawa, tylko to jest w sumie najważniejsza. Mam dosyć zaawansowane, czy tam dosyć restrykcyjne reguły odnośnie mieszania mojego życia profesjonalnego i romantycznego. Więc mojej partnerce, nieważne teraz, Oxbury, nie możesz mówić nic o naszych, jak to się nazywa, o naszych układach, czy naszych, tych zmowach. Rozumiesz? Nie wolno ci mówić. Ej, ty! Te drzewa to moje życie. To są żyjące obiekty. Mają życia, sny, aspiracje. Nie możesz ich wycinać. Jestem... Dopilnujby się, za co zapłaciła. Morderczyni. Co? Okej. Dobra, nieważne co, jak mi to nie interesuje. Jest tu pełno drzew, które przydałoby się pewnie pozbierać i w ogóle. W ogóle to jest tylko więcej niż myślałem. Dobra, ciesz się, Atul. Powiem szczerze, póki co nie będę się tym przejmował, nie będę zbierał. I teraz tak, co jest z zadaniami? Aha. Okej. Okay. Aha, czyli muszę zapłacić i nie mówić. Ciekawe, co się stanie, jeśli zrobię to w sumie na odwrót. Ale wiecie co, w sumie to będzie idealne podsumowanie tego wszystkiego. W zasadzie sprawdzimy po prostu, co się stanie, jak powiem. No i będzie dobrze. A teraz są, tu mamy creme brulee, okej. Okay. Czyli nie ciasto, creme brulee właśnie. Może być, dobra. W ogóle, czy to za niespodzianka? Dobra, tak, byłeś głodny, zbierałeś jagódki. Dzięki. Ty masz coś do powiedzenia, nie? Ale jesteście trochę głodni wszyscy. Spokojnie, jak tylko skończę ten odcinek, to po prostu nakarmię ich wszystkich i będzie spokój. A póki co do Alexa. I spróbuję powiedzieć tej partnerce, czym partnerowi, nie wiem jak to określić dalej, tego od drewna. Zobaczymy, co się stanie. I teraz uwaga, uwaga, co chcesz? Bo jak wołali, hej dzieciakun, to pewnie coś chcą ode mnie. No. Aha. Nie żebrzę o jedzenie, pamiętaj o tym. O, co my tu mamy z płatkami śniadaniowymi? Dobra, czyli płatki śniadaniowe są niczym dla nich, tak szczerze. Szkoda. Gdybym wiedział wcześniej, to bym tego nie dawał, ale... Niech będzie tak po prostu. I teraz tak, Oxbury, szybko. Ej, miejmy nadzieję, że znajdę rozwiązanie te moje problemy. 450 tysięcy glimpsów? Nie. A co jest? A dobra, nic, czyli też będzie prosiła o jedzenie pewnie. Mówię, nakarmię ich, jak tylko skończę odcinek. To trochę szkoda byłoby marnować czas na odcinku na to wszystko. W szczególności, że jak mówiłem, czas mnie trochę goni. Plus nie chcę robić za długich odcinków bez udziału siostry. Ale dobra. Dobra. W sumie się trochę powtarzam, ale mniejsza z tym.
Daj, nie wiem po co stoi ta stara kanapa. Ale cóż, niech sobie będzie. Poza tym, że to jest dziwne, że kanapę w taką starą, podniszczoną tam trzymać na łodzi. Chodzi by się spodziewał nowej. Ewentualnie chociaż, żeby to było załatane, a nie z dziurami. No i dobra, jesteśmy znowu w Oxbury. Nie wiem, który to już raz, ale no. Jesteśmy. Więc tak, szybciej, szybciej. Nie mamy całego dnia. Zobaczymy, co się stanie, jeśli powiem. No jestem pewien, że po prostu... Nawet jeśli... Wątpię, żeby to zepsuło całe zadanie. Ale raczej nawet trzeba to zrobić. No dobra, hej, kumplu, to co? Znalazłaś go już? Co? Ile? 450 tysięcy glimpsów? Za co za idiota, tak tłumacząc oczywiście niedosłownie coś takiego. To jest dużo więcej niż on normalnie bierze. W ogóle skąd sobie wymyślił taki numer? A, rozumiem teraz. Apartament obok tego mojego jest teraz na post do kupienia. I cena to jest dokładnie tyle, bez negocjacji. Cóż, nieźle gościu. I bardzo przerażająco. Wiesz co, nie mogę pomóc mu coś tam... Aha, no nie jestem pewien for himself czy coś, ale jest taki beznadziejny. Aha. Minęły tylko 3 dni, a on już próbuje naciągać niewinnych przechodniów. Poza tym, no, tak naprawdę miałem zamiar pozwolić mu się wprowadzić z powrotem. Tylko chciałem go nauczyć lekcji. Powiedz mi po prostu, że może wrócić, okej? Okay? Aha, tylko od tego raz musi robić trochę pracy, bo chciałem też po prostu pomagać w tym wszystkim. Nie mogę robić wszystkiego za niego, nie jestem jego matką. Okej. Okay. Dobra. Czyli dobrze myślałem. I co tu mam teraz za zadanie? Okej. Okay. Czyli mamy już dostęp do schematu? Albo jakimś dziwnym trochę się pokazało, że mama jeszcze nie mam? Okej. Okay. I powiedzieć, że jego partner albo partnerka, dalej nie wiem, ale zakładam partnerka, po prostu pozwala mu się wprowadzić z powrotem. Dobra. Ale jak mówiłem, to na spokojnie już kiedy indziej, z tego co widzę, do czasu nie było mi bardziej nawet niż bym tego chciał. I tak, czyli trzeba jednak jeszcze do niego wrócić. Więc jak mówię, to już ostatnia rzecz, którą robię. Nie tam, do Alexa. Dobra, nawet już nie będę tego wycinał po prostu. Ale dobra. Papa gościu. O, obrosły. Dobra, szybciej Stella. No okej. Nie wiem czemu te owce tak zawsze wydają się przerażone tym, że ktoś chce ścinać ich wełnę. Ale dobra. No to... Jeszcze ostatnia owca została. I tak, travel znowu tutaj. Myślę, że nie spodziewałem się, że to będzie tyle łażenia w tej z powrotem. Myślałem, że to już będzie załatwione od razu. No i w ogóle ciekawe mnie, jakie byłoby rozwiązanie tego wszystkiego, gdyby rzeczywiście mógł tyle zapłacić. Pomijając kwestię, że w sumie to... To jest suma, której chyba nigdy po prostu nie będę posiadał. Brawo, ja znowu w złe miejsce, że... Trafił. No ale ciekawe mnie, czy ktoś to zrobił. W sumie może nawet sprawdzę w wolnej chwili. Wiecie, jeśli okaże się, że tak, to wtedy wspomnę, co by się stało w takiej sytuacji, czy coś. Ale dobra. Sam nawet nie wiem, po co to wszystko robię. Miejmy tylko nadzieję, że wspomnę, że biurko Gustawa nie będzie zbyt wymagające. Nie ukrywam, nie chciałbym robić odcinka, czy poświęcać czasu dużo teraz na farmienie surowców.
Bardziej wolę robić to tak jak teraz, że po prostu zajmuję się różnymi sprawami i przy okazji ewentualnie gromadzę surowce. Ale dobra, kot na ramię, płyniemy. No, standardowo. Teraz tak, gość jest w tym miejscu, tak. Ty, no i proszę, mam dowód, że to jest dziewczyna teraz, już wiem. Rozmawiałaś z nią? Powiedziała, że mogę wrócić? Niesamowite, więc już nie muszę spać w parku. Nie będę musiał przetrwać tylko na bazie śmieci. Powrót do mojego życia marzeń. Co? Lenistwo i dobry żart ci całe dnie. Dzięki, dziękuję bardzo. Aha. No jako podziękowanie nawet obniżę swoje wszystko. Dobra, tak dalej, masz tutaj tak dalej. Materiały, wszystko po prostu masz. I tyle. Czyli, że w sumie dostałem za darmo. Jak można było się spodziewać. Dobra. Ostatnia chwila, standardowo będzie co, zobaczenie, co jest potrzebne i może nawet zmontowanie. Jeśli wszystko wyjdzie dobrze i uwaga, uwaga, srebro... Jedwab... I popielne deski. Wiecie co? Powiem wam szczerze, to jest wszystko, co mogę załatwić. Jedyne ale jest w tym, że no, musiałbym nowe... To od drzew postawić. A mam chyba drzewa jedwabne. Wiem, że dziwnie to brzmi, ale tak mam. Więc wiadomo już, co będę robił w następnym epizodzie, a póki co, no już wam naprawdę dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało, no i trzymajcie się. Hej, hej.